To już ci odpalam, już pamiętam. Rozkminiłem, jak zrobić, żeby live split działał. Niesamowite. To naprawdę jest też taki duży problem? Znaczy, muszę tylko to odpalić jako administrator. I see. Ja bym chciał, żeby sosy mi się nie odpalały w okienku. Wow, witam serdecznie, jak dawno się nie widzieliśmy, widzowie. Ej, ja z widzami się już chwilę nie słyszałem, cześć, dzień dobry. I guess. Chciałbym, żeby mi grę wyłapało, by the way. Dziękuję, dobra. Ja bym chciał, żeby mi sosy się nie odpalały, ja nic nie powiedziałem, what the fuck. Ja bym chciał, żeby mój raut żył i się uczył. A propos sosów po towarzysze ci? Hmm? Moje, że a propos sosów po towarzysze ci? I cyk, sub 1.20. Nie, nie, ty chyba nie zauważyłeś na Steamie, co się dzieje. Elden Ring? Gorzej. Oj, nie zauważyłem. Czekaj, nie mam na Steamie, żeby ty coś robił. A, jedno, bo jestem niewidoczny. Zapomniałem. To by wyjaśniało... Ty już ten... rautujesz DS1? Okej, okay, you do you. You do you. Jak to było? Popierdolęło go. Wcale nie. Dobra. Edit layout... Znaczy przede wszystkim moim głównym problemem jest to, że w DS1 nie ogarniam aż tak bardzo, którędy się idzie. Ja tego nie znam aż tak dobrze. Okej, okay, dobra. Nowa gra. Yes, indeed. Klasa najemnik, dar pogrzebowy, bombki. Dobra. I jedziemy. Ja mam cię wyrzuconego na drugim ekranie, to będę coś tam widział. Mam małe zmiany w routingu. Czemu moja postać trzyma... What? Czemu moja postać trzyma mi tarczę ciągle? Czemu L1 mi nie działa? Halo? Impifad life speed. Nie działało przecież Czemu? Wszystko jest cursed! Teraz mi... Może miałeś jakąś godzinę sfokusowaną w chwilę? Sprawdź teraz, czy ci wszystko działa. To nie wygląda, jakby wszystko działało. What? What? Ale w czym problem? W tym, że mi nie działa L1. Teraz zadziała, jak kliknąłem prawy dopiero. Prawy myszek w sensie. What the shit? To co najmniej interesujące, nie będę kłamał. Czemu te biegi muszą być takie przeklęte? Nienawidzę tej gry. Mi to mówisz. Przynajmniej zrobiłeś dobry bieg! O tak. Niezaprzeczalnie. Poziom unhinge'u, jaki tu się dzieje po kolei. A tak, to jest moje standardowe. Większość moich moich postaci nazwała jakoś XDD albo XDDDDDD. Wstaw losową liczbę D. Zależnie od stanu, w jakim był mój ostatni run. Właśnie nie zepsułem... Nie zepsułem... Pada, tylko... Nie wiem, gra mnie zepsuła. Gra się zepsuła sama. No bardziej bym się spodziewał, że jeżeli na padzie coś się zepsuje w trakcie gry, to ten... to... O Boże. To, że będą to... krzyżaki łamane na analogii. Mhm. A nie... Dobra, już działa. Jeden i tak dalej. Mamy to. Biegniemy. Mam małe zmiany w routingu, które polegają na tym, że większość highwalla teraz skipuje.
Znaczy to jest w sumie największa zmiana. Aha. Ja się właśnie zastanawiałem, co masz na myśli przez zmianę w routingu. Chociaż to jest jeszcze do dopracowania, więc może być tak, że ten bieg nie dotrze daleko, ale po prostu chciałbym sprawdzić jedną rzecz, bo to jest, mam trochę inconsistent sposób skipowania. Zależny trochę od tego, jak łaskawy będzie ten Winged Knight. Ale ty spadasz od razu z tego dachu, czy...? Tak. Okej. I spadam prosto na Winged Knighta praktycznie. Aha. Więc muszę zrobić rola, jak tylko wiesz, jak tylko jestem na ziemi, bo inaczej Winged Knight prawdopodobnie mnie ubija. Tak. Wiem, o co chodzi. W ogóle jak spadasz bez spuka, to on się na ciebie jak leje, czy nie? Tak. Okay. I mean, on dosłownie, wiesz, ja jak biegałem na razie, miałem dwa podejścia, gdzie jakby miałem okazję to zrobić, nie? Aha. I on za każdym podejściem był dokładnie w miejscu, w którym spadam. Praktycznie. Ciekawe. Źle zrobiłem. Nie, bo ja mam wrażenie, że jak ja robiłem swoje biegi, to tak nie wyglądało. I dlatego się zastanawiałem. Dobrze. W fajdinku nie było żadnych dusz, prawda? Jedna była. Ta za drzewem. Mówię o DS1. Jezu. To nie pytaj mnie o DS1, bo ja za mało znam tę grę. Ja się po prostu za mało znam. Tak, wiem o co chodzi, ale daj jakaś. Okej. Okay. Szybciej mi się go bije, actually, bez firebombek w ogóle, mam wrażenie. Znaczy, firebombki mają jedną zaletę dużą. Możesz zakończyć walkę przy drzwiach samych. No, I guess. Ale tak, to ja po prostu jakoś wyrobiłem sobie taki strat, gdzie ja go staggeruję bardzo bezpiecznie. Zgarnąć duszę za drzewem, zrobić skok na dach i pozgarniać fanty, strajdować firebomby i będę musiał kupić sztylet. To jest... Ja mam wrażenie, że u mnie najczęściej, jeżeli coś się psuje na kontrolerze, to są to właśnie analogi. Przynajmniej takie z DualShocków korzystam. O, ale ładnie, druga próba. No bo... DualShocki chyba mają takie... Nie wiem, wiem, że mój jeden analog w moim takim defaultowym padzie się psuł trochę. Wiem, że Lunie się psuje. W ten sposób, co mi... Bo tak, jeżeli weźmiesz mi jakiś kompletnie losowy padzioszek... Ty, ja nie wiedziałem, że można stakować rzeczy, które oddajesz. A, też nie wiedziałem. No proszę. Znaczy stakować? Stakuje w sensie, że odkładasz na przykład firebombki i bugbombki na raz. Tak, przed chwilą to zrobiłem i dostałem ten. Że nie musisz podnosić. Aha, trzym się Marcin. Ajo. Dobranoc. Ej, czy ja właśnie wszedłem do ogniska, do którego nie chciałem stawić? O mój Boże. Upo. Dobra. A i będę musiał kupić sztylet jeszcze. Mhm. Się zapomniałem. A, bo idziesz teraz po sztylet? Tak, od razu go kupię tutaj. Wiesz co, jak sprawdzałem, to ten fragment, gdzie cię goni piesek w Illithid, szybciej się robi rolami łamany na biegiem niż sztyletem. Okay. Więc tam się nie opłaca. Na bagnie to tak, ale w takim razie chyba jedyne miejsce. Znaczy, wiesz, jak miałem sztylet i robiłem tego pieska, to on mi się wydawał być lepszy. Nie, miałem wrażenie, że to RNG czyste. I generalnie wiem, że to nie jest jakiś bardzo super argument, ale na speedrunach ludzie używają tego, ludzie używają biegu i roli. Może. Dobra. Ale kurwa, menuing tu był, wow. Nice. Intensywne zakładanie pięciu rzeczy na nas. No, założyłem sobie sztylet, Homeward Bone i pierścień. Tak. No, ważenie trzech rzeczy to jest takie jeszcze okej, powiedziałbym. No.
czwartej nie wiem, czy bym zdążył. No, ja bym chyba nie zdążył tutaj. Dobra, teraz biegniemy. Pomijam tego Sharda. Mam zrautowanego innego na jego miejsce. Aha. Ach. Tego kredyt się biegł w takim razie. A, Jezu, bo tutaj najpierw trzeba było dźwignię otworzyć. Tak. O czym zapomniałem. Tam nie. I zaraz będzie... Nie, bo już tam by się wybiegało. Zaraz będzie pierwszy ten... Pierwszy... Raut dewiacja. O, muszę wbić 200 sister actually. Okej, okay, mamy to. To się rzeczywiście robiło, tak, okej. Okay. Dobra, czyli to jest... To jest to. Dobra, już pamiętam. No, strategia jest w miarę consistent. Aha. Teraz tą babę ubić? Starą babę na pasach? Czy ja to spadnę i przeżyję ledwo? Biorę ten Basin of Vows, by the way. Przenia, że pewnego razu napadę się chwilę. Ja teraz muszę się nie wyjebać na tym, na... jak on się nazywa? No, Titanite Demonie. Mm. Moja największa słabość. Nie wiem, czy Titanite Demonów. Na razie całkiem porządnie idzie. W sensie ten początek bez jakichś większych wyjebek. Aha. Ale jeszcze jest Ward. Ale tu nie zakładam wyjebki. Jak wskoczę do domu, to czy Titanite Demon się na mnie rzuci? Pamiętaj, gra słyszy, jak mówisz, że jesteś pewien siebie. Mhm. Okej, okay, nice. Ładny damage. Jeszcze raz mi klepię, dobra. Gnij do, gdzie ty jesteś. Boże, przysięgam, że on czasami robi dwa Tesusy, a czasami trzy. To istotne, bo on i tak jest martwy. Na szczęście. Nie wiem, czemu łykam. Osiem i pół minuty na razie. Całkiem pog. Co dalej? W settlementie zgarnąć Estusa, zgarnąć Sharda przed domkiem za Estusem i Sharbdżem, zgarnąć Boom Sharda, okej. Okay. Ja właśnie tutaj czułem taktyczną wyjebkę na Titana i Demonie, bo nie opłaca mi się go bić, ani tym bardziej nie opłaca mi się wracać stąd. Dobra, teraz zajebiście ważne pytanie, jak się skipuje Undertberga? Oj, nie wiem, ale tutaj zostałem trochę zmumowany w tej chwili. Doskonale. Ja tylko kojarzę, jak to się robi, ale nigdy na litość, nie... kurwa boską, no! Dziękuję. Ja bardzo często przynajmniej tego jednego z przodu zabijam, bo ten z tyłu mnie będzie menował inaczej. Dobra, idziemy po... W sensie dasz już tego Umbrella, nie chcesz, kiedy tutaj leży, ale... Nie. I guess. Czyli nie zakładam, że będę potrzebował zapasowych emberów, nie? Aha, znaczy to jest bardziej, czy nie chcesz emberka po ten, po duszę? Nie, bo mi wystarczy tyle dusz, ile zbieram. Aha.
Teraz błagam, żeby ta jaszczurka nie zrobiła mi nieprzyjemności. Understandable, have a nice day i w ogóle. Dobra, zrobi mi chyba przyjemność. Medal. Tak, jest git. Jest Sharp Gym. Teraz jedziemy po... Monsharda. Ja sobie muszę przypomnieć, co gdzie jest tutaj. O mój Boże. Granie w DS1 pigułce. O, kolega przybiegł. Interesujące. Dobra, wyszedłem stąd, jest git. A tam się szło? Hodrika trzeba ten. W ogóle weź mnie dopilnuj czasami, jak nie wiem, zapomnę jakichś bonshardów czy coś. Odważnie zakładasz, że ja będę pamiętał o takich rzeczach? Ja ze wszystkich osób? Już może jak patrzysz, to jest, wiesz, inaczej. Ja też nigdy nie pamiętam, ile ty masz w danym momencie, bo nasze ścieżki odrobinę się różnią. Ale to jest, wiesz, zawsze jak jestem w Firelinku, to profilaktyczne. Aha. Dobra. Ale to sobie przypomina, jak ja nie lubię tędy biec przez te psy. I bardzo się cieszę, że nie muszę. Nie jest, nie ma tragedii. Zapomniałem o Black Knight XDD. Nie, no na pewno dawniej widzę go Halabarda. Halabarda jest konieczna? Nie. Znaczy, inaczej, Halabarda jest najbardziej optymalną bronią. Mm-hmm. O Boże, zapomniałem, że ten, że w DS1 trzeba usiąść. O, my święty Boże. Jak bardzo można zjebać. Bodka sobie odpaliłem ognisko bez siadania przy nim. Mm. No, bo w DS3 to działa w ten sposób. Yep. Czasami nie tak, że ostatnio wygrałem właśnie tylko w DS3. Zgarnąć, zgubić pobiec do ogniska w Road of Sacrifices, zgarnąć Soula przy wozach, usiąść przy Halfway Fortress. Ja pierdolę. A, jest jeszcze jedna niewiadoma, której nie odkryłem. Ten jebany Black Knight przy Faron Call, on mnie zawsze ściga. Ja spadam z góry tak daleko jak się da i on nigdy mnie nie ściga. Mnie ściga! Nie wiem jak to działa. Fajnie masz. Też bym chciał czasem być pościgany przez Black Knighta. To śmiało, ja wolałbym nie. Bo to mi przeszkadza. To mi bardzo przeszkadza. Dobra. Stąd wszystko. Jak będę miał... Mamy stus na Halfway Fortress, więc chyba nie będę nawet od, ten siadał, tylko go odpalę. Ano? A źle zrobiłem, powinien był biec prosto potem. Żyjemy, żyjemy, jest okej. Okay. I tak bym pewnie musiał... Biec prosto po Sharda zamiast bić się z kundlem? Tak, chociaż i tak bym musiał pewnie tego kundla ubić, także whatever. Niekoniecznie. No, zdarza się, że nie, ale to się rzadko zdarza, mam wrażenie. Spróbuj teraz pobiec tak daleko jak się da, bo ty biegasz na górę. Tak. No to spróbuj dobiec tak daleko jak się da. Tędy. Biegniesz tędy, no. Tędy, no. I tutaj spadasz tak daleko jak się da. I on cię nie goni. Okej. Okay. Nie wiem, kurwa. Nie wiem, o co się chodzi. I'm so confused right now. Ale zadziałało, więc nie będę tego kwestionował. O, Black Knight nie goni. Bo mnie golił!
Ale go wiem. Zły, niedobry Black Knight. Przepraszam. Nie powinienem. Jako posiadacz najbardziej spersonalizowanej kopii DS3 na świecie, myślę, że powinieneś być przynajmniej wyrozumiały. It's fine, it's fine, it's fine, nic się nie dzieje. I tak będzie zaraz quit out. Thank you, Dark Souls. Dobra, skurwysyn, dał mi tylko tego. Dał mi tylko, o, jak się nazywa? Czarnka, nie dał mi halabardy. Reset. Znaczy, wiem, że ludzie często gęsto używają programiku, który im daje te... Który im daje gwarantowaną halabardę, aha, żeby nie resetować. Tak, to jest dozwolone? Czy to po prostu znaczy, treningowo? Znaczy wiesz, ja podejrzewam, że jeżeli ten, że jeżeli robisz rana takiego powiedzmy na rekord, no to i tak chcesz to mieć, tak? Mm-hmm. No tak, tylko po prostu chodzi o to, że... To nic innego nie zmienia, a sprawia, że masz mniej ranów, tak? Więc wydaje mi się, że ma to sens. Znaczy uważam, że to jest... Cześć Zyzik, bo w sumie chyba żeśmy się faktycznie widzieli na Celest. Powiem tak, gdybyś mi powiedział, że to jest na jakiś event czy coś, to pewnie bym się zastanawiał. Ale w momencie, kiedy ludzie to robią dosłownie tylko do tego, tylko do... tylko do tego, żeby wbić jak najlepszy run, no to... nie widzę z tym problemu. O, halo mnie zaszatował. Znaczy ja widzę, bo to jest jednak ingerowanie w to, jak gra jest grana. Ja to widzę na zasadzie, czy jest różnica, czy zabijesz tego Black Knighta 30 razy, czy nie zabijesz tego Black Knighta 30 razy i nie zdecydujesz tego razy. Bo, wiesz, powiedziałbym, że okej, okay, jeżeli nie dostaniesz halabardy i idziesz robić zapasowe staty, to wtedy spoko, tak? Ale jeżeli po Black Knightie dosłownie resetujesz ranę, jeżeli nie dostaniesz halabardy, no to... to jest oszczędność czasu tylko. Znaczy się tak, ale to wtedy trochę jest... znaczy to już jest dyskusja szersza, w którą nie będę się teraz zdawał, bo chcę się skupić. No to jest, aha, dyskusja, wiesz, do jakiego poziomu możemy w takim razie eliminować RNG z innych gier, powiedzmy, w ten sposób, że... no wiadomo, że RNG jest często poziomem resetu, no ono... ale ono tu jest, no! Jakby... I guess, że to jest kwestia różnego podejścia, boże, powiem, community pewnie, mhm, do tematu. Tak jak, kurwa, glitche exploity. Wiem, że na pewno jak teraz było GDQ, to ten... to normalnie ranowali tam ten programik. Znaczy na GDQ, właśnie na GDQ ja to rozumiem akurat, no bo na GDQ nie chcesz tych resetów. No to ja właśnie bym powiedział, że odwrotnie, że jeżeli nie chcesz resetów, to zakłada, że ktoś będzie miał zapasowe staty albo bezpieczne staty. Że właśnie jak masz jakiś taki event, gdzie chcesz coś pokazać, to... no. Że wtedy właśnie wolałbyś ten... Okej, okay, mam. Udowodnić, że nawet jeżeli RNG cię wyrucha, to jakoś doszedę. Okej, okay, fair. Ale teraz fokus, fokus, fokus. Tak, tak, tak. Nie z tej strony, wiem. Właśnie tak patrzą. Zastanawiam się, czy zgarnąłem wszystkie szardy na pewno w ogóle. Ale jeżeli będziesz tam, tak, masz 10, to tak. Bo ten ostatni to 2. Mhm. Halo, Douglas, pobudka? Oh, man. Ale lipa. No, jest to trochę dumt. Nie patrzyłem akurat, czy on cię pobił, jak zgadniałeś szardę? Nie, on mnie uderzył po prostu, jak byłem już po, tylko mnie uderzył za pełne HP. Aha. Praktycznie. No i dobra, nie ma tragedii, jakby to jest może, nie, minuta straty. It's still fine. No, to jest na szczęście w miarę niedaleko. Nie było to coś pokroju tego mojego skurwego archiwum. Czyli wysalesz ten miecz jest OP na przedługę.
Znaczy, może to kwestia, że inne bronie są po prostu bardzo słabe na początku gry, a nie, że ten miecz jest jakiś kompletnie zjebany. O i teraz? Ale jak widzę, broń zadaje po jakieś 260, to on taki execute me, what the fuck? Wtedy teraz się zastanawiam, czy to, że ludzie tutaj biegną przez tego, przez... Oj. Tą dolną część pomijają Belga, czy nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że... Że szukają, że idą po to jebaną halabardę. Bo nie czuję, żeby to było jakieś duże, że przynajmniej przebieganie Belga. I to mi powinno wystarczyć. Daj węgiel. Raz. Tak. Wiesz, jaka jest moja absolutnie ulubiona część DS1? Mm. Dostałem raz od szczura, jestem otruty. Nienawidzę tego, holy fuck. Bo tak chciało mi się fastole mieć. Pamiętać o bonshardach, pamiętać. Flaszki sobie lepsze, w sensie tak. Te. Na 7? Tak. Tam ty masz 8, bo nigdy nie pamiętam. 8 mam. 8 plus 2 powinienem mieć chyba. Aha. No ja mam 7, dlatego się zastanawiałem. Znaczy Shinji sobie, nie wiem, robi jakieś podejście do DS1. No, znaczy podejście to bardzo mocno określenie, biorąc pod uwagę, że ja wiem doskonale, jak mi tego idzie. Dobra, naklepać Watchersom i jak Watchersów uda się sklepać, to mamy oficjalnie run. Łyknę sobie Embera chyba przed nimi, bo czuję się stosunkowo niepewnie z tym, co mam teraz. Święty Boże, zabijanie Baldy Knightów na hita jest takie satysfakcjonujące. Zatem ja powiem tak, ja doskonale wiem, że ja nie potrafię robić speedanów z DS1, bo ja w tego nie potrafię i nienawidzę gest. Dlatego właśnie w nią gram. Coś tam bad game enjoyer. I nagle wchodzisz i takie, co ty kurwa do mnie mówisz, chłopcze? Brak without. A, 23 minuty mamy teraz. Bardzo porządnie. Nawet pomimo tej wyjebki. No właśnie chciałem powiedzieć, że jak na to, że miałeś wyjebkę, to bardzo sprawnie idzie. No ale po to też miałem ten skip w high wallu, żeby... Tak. Żeby to w ten sposób banglało. Dobra, it's fine. Dobra, trochę się cykam, więc chyba sobie łyknę po prostu. I mean, masz na tyle dużo, że raczej możesz sobie na to pozwolić. Nice. To, ten backstab był strasznie z boku, ale I'll take that. We take this? Tak. A, bo już wszyscy wstali, okej. Okay. Szybko! Mam wrażenie, że nie wstaje dużo szybciej niż się wydaje. Trochę zostałem zmemowany, mam wrażenie. Taki bardzo niefortunny zbieg wydarzeń. Ja też jestem memowany w tej chwili. Nawet wyłączam tego. Dostałem za 80% HP od zwykłego MDD ze sztyletem. Ejajaj. Już nikt nie dziwi, jeżeli chodzi o DS1. Nice. Mogę teraz patrzeć, jak rzeczywiście grasz? Dobra, jesteśmy gotowi, we ballin. Nie no, tak bez śmieszkowania to wydaje mi się, że ja DS1 musiałbym przechodzić bardzo na spokojnie i bardzo na normalnie. Aha. To w warunkach speedanowych jest bardzo złym rozwiązaniem. Teraz jest backstabik. W sensie nie potrafiłbym... tak przebiegać po prostu koło przeciwników DS1, aha, żeby mnie jednocześnie nie zabijali kompletnie. O ty śmieciu, uniknął.
kolciło jeszcze jeden ścisnąć, co? Tak. Nie, to głupi rzecz. Nie zrobiłem. On pewnie nigdy nie robi flipa potem i... 25 i pół! Let's go! No jest. Szybciutko idzie. I to z wyjebką jeszcze! That means Savik pobije mojego lana teraz. Znaczy ty miałeś w chuj wyjebek, więc... Znaczy w chuj, no... W chuj. Miałeś te dwie wyjebki, nie? Kosztowne. Gdzie jest baba? Tu jest baba. Dobra. Tutaj. Ubić Crystal Sage'a, przebiec przez katedrę, zgarnąć Boneshard'a, ubić Deaconsów. To nie powinna być problematyczna część biegu. Sage i Deaconsi. Ja ten. Ja za każdym razem jak myślę o tym, że też nie powinno być trudną częścią biegu, to przypominam sobie jak często Sage mnie upierdał kompletnie losowo. Właśnie mi się nie zdarzyło, więc to pewnie będzie ten bieg, gdzie mi się to zdarzy. Uwaga, czekaj, ty nie miałeś już dusz na poziom? Miałem, ale ja mam zrotowane te poziomy, więc wolę nie, po prostu. Znaczy, dziwię się, że ten, że nie wydałeś go sobie teraz. Nie, bo może później mi się przyda jakiś item, czy jakiś zapasowo. No, wolałem go teraz nie wydawać, żeby mi się potem nie popieprzyło. Ja okay, jednak okay. Bardzo chcę, żeby ten, jak mam ten komfort, to się chcę go trzymać. Dobrze, dobrze. Mhm. Słuchaj, bo ja nie jestem pewien, ale jakbyś mógł mi sprawdzić, czy Handmaidenka faktycznie sprzedaje bez niczego Humanpine Resiny? Właśnie mi się wydaje, że ona nie sprzedaje, ale... Bo gdzieś przeczytałem, że sprzedaje 3. A jak oddasz jej prochy Pachesa, to oddaje... ten... To wtedy sprzedaje nielimitowane, ale to Wiki twierdzi. Wiki też twierdzi, że musisz jej dać prochy z Undead Settlementu. Aha. Do tego. Dobra. No, generalnie jak teraz patrzę, to inne źródła... Powiem tak, najlepsze źródło, które ma najbardziej konsekwentne informacje, czyli Wikidot twierdzi, że ten, że jak jej dasz Mortician za 3, to sprzedaje 3. A, no dobra, no to trudno. Dobra, wiem, które to były. No trudno, dobra, to nie będę miał Human Pain Resina, to trochę smutno, no ale... No to są te, które są przy tym, przy Bondasie. I can live with that. To jeszcze mam jedną prośbę. Jakbyś mógł sprawdzić, czy Pontiff jest podatny na magię? Na magiczne obrażenia? Bo wtedy to się... Bo wtedy tym Pale Pyre Resinem się chociaż bym posiłkował. Zależy od tego, co definiujesz jako podatny. Jest to jego najwyższy z żywiołowych resistów, ma 12%. Aj, to niedobrze. Znaczy, żeby nie było, no Dark ma 5, więc to nie jest jakaś wielka różnica, tak? Jeszcze tylko potwierdzę z Wikidotem. Kurwa, masz te psy! Dobra. Tutaj, gdzie on jest? No proszę. No nie mów. Okej. Okay. Jezus Maria. Jak ja nienawidzę tego gówna, ja pierdolę. No, Wikidot podaje mi to samo, że ma 12 na magię, 5 na dark, więc to nie jest tak, że on jest sensu stricte podatny na magię. Bo nie wiem, czy próbować, bo chciałem sobie jakoś spróbować wzmocnić damage output, nie? Mhm.
I wiesz, to nie jest tak, że to ci zmniejsza obrażenia w jakikolwiek sposób. A na początku walki masz i tak darmowe okienko na nałożenie. Aż ty w sumie chciałeś na tę drugą fazę. Tak. No to i tak masz darmowe okienko, bo on zazwyczaj robi jeden atak i wtedy możesz po tym jednym ataku nałożyć się z innej i masz... Znaczy, nawet nie, on jak zmienia fazy, to chyba wtedy jest najlepsze okienko. Mam wiem, wrażenie. Że niektórzy go biją, jak on zmienia fazę, bo on wtedy... No. On wtedy niby... Chwilę. On niby wtedy zadaje trochę obrażeń, ale to nie jest jakiś bardzo... A on też przyjmuje mniej chyba. No, jest przyjmować, przyjmuje. Co ja zrobiłem najlepszego? Jezu, tędy się nie idzie po prostu. Co? Przyjmuje mniej, to prawda. To pytanie, czy i tak nie chcesz skorzystać z okienka na tej zasadzie. No, ale to pewnie zależy. To jest do dostosowania na zasadzie, ile mamy stusów, jak pewnie się czuje. No ja wolę go wtedy nie bić, bo to jest jednak duży damage. Aha. Szarda i... O kurwa, i mam pijarki. Ale to nie powinien być jakiś duży problem. Ten fazy no nie powinien. No nie, raczej nie. Biorąc pod uwagę, że... Ja wierzę, że dobiegniesz w miarę sensownie do tego. Tak. W ogóle tutaj jest śmieszny skok tutaj w prawo, jeżeli się czujesz na siłach, ale pewnie nie. Nie! Jak myślałem? Ja wiem, że tak myślałem, go robiłem i on znacząco przyspiesza, znaczy znacząco, zauważalnie przyspiesza to, co tutaj robisz. Coś ściągasz? Nie w tę stronę, Jezu. Tutaj jak idę lewą, to zawsze jakoś mi się łatwiej tego wszystkiego unika. O, tylko jednego bitwaka dostałeś? Nice. O kurde! To ciekawe. Chyba dostałeś ognisko strzała w plecy. A, ty faktycznie. To jest sposób! Nie wiem, czy to jest sposób, czy planowałeś, ale... Nie, absolutnie, ale jest to sposób. Okej. Ważne, że działa. To ja rozumiem, że wciąż obiegasz. Nie robisz jakichś śmiesznych skipów tutaj? Nie. Weź sobie tego Soldinga od razu. Czemu? Nie, no śmieszkuję. Wiesz, on teoretycznie zwiększa obrażenia i tak masz katastrofę na pieśni. Ja go nigdy nie potrzebuję, bo nigdy bym nie mógł go używać. Bo on zwiększa obrażenia, tylko jak masz pełne HP. Hip, hip. Tutaj jak już mam ten dagger, to go wykorzystam. Mhm. Nawiedza cię Krieg. Klik ci na lidio? No wiesz, da ci klik. Kurwo! Rolled by Olbrzym. Dobra. Ta gra bardzo po prostu lubi mi wrzucać takie nieoczekiwane kłody pod nogi. Hejce. Wie, że jak się spawnuje ta druga faza, to żeby za nimi stanąć. Tak, za nimi. Mam bardzo kres myśl. Tak? Odjął się. A, że ma. Tak, że ona ma bardzo kres myśl. No śmiało chodzi, zielona. Tak. Gdzie jest kulka? A, tam jest. Wyjebał tak daleko jak się da. I to jeszcze w biurcie. Nie wiem, czy powinnam. Nie no. Streamujący mówił, że powinnaś. Tak. I mało powinnaś.
Teraz już się wpadnie? Z Germana. Ideka. Cofuję, leczę się. Mówię, jak dla mnie łatwo się pozbyć w ten sposób też tych niebieskich. Zostali pozbyci. To prawda. A chyba tylko oni ma... O mój Boże. Ale zostałeś brutalnie otoczony. Nie żyję. Siostra. Było blisko, ale udało się to przeżyć. Nie lubię takich zdarzeń. No, to jest absolutnie paskudne, kiedy tak cię otoczą. Wiesz, o tyle dobrze, że oni nie są jak normalni przeciwnicy i nie stoją przy tobie, jak cię otoczą. Wyobraź sobie, że oni by stali i się nie ruszali w ogóle. To przecież wtedy byś się kategorycznie umierał. Dobra. I oczersi. Róże otchłani. Czardy powydawałeś? Tak. Wszystko co miałem to wydałem. Okej. Wiem, że pytam najpowczas i w ogóle. Ej. Tak, motyw walki z Deaconsami jest całkiem git. Wiem, że mam dużo dusz, routing. Nie. Jebie mi się w głowie teraz, ale... W jaki sposób? Mam myśli, proszę sobie nie przeszkadzać. Dobrze. O, mam Alluring School, ale już mi się raczej nie przyda. Nie, po prostu zastanawiałem się, gdzie Bondasty znajdujesz. Aha. Ale tutaj, później Virifil w Profaned Capitalu i jeszcze jeden w Boreal Valley. Aha. Nie, właśnie wydawało się, że bardzo niskie jest to sobie z jakiegoś powodu. Nie, są takie, jakie powinny być. Ty te wciąż szedzę zbierasz? Tak. Okej. Czekam. Szkielet kolega, też poczekał. Kolega szkielet chciał zakwestionować twoje czekanie. O, czekanie na speedrun? Dobra, jak bardzo Wolnir chce mnie zmemować. Ja regularnie czekałem na gru, aż przejdzie w drugą stronę, żebym mógł bezpieczniej podnieść te szaldy dla. Jest to na pewno... rozsądna strategia, jeżeli powiedzmy cię tak często memuje. Znaczy... Mnie zresztą teraz też zmemował, więc... Bardziej niż często memuje, to mam wrażenie, że ten... Że... Ja wykonuję za dużo quickstepów o jeden. Przez to, że maszuję przycisk. Aha. Z ognisko w centralnym Illyfield, by the way, już tak na przyszłość, warto o nim pamiętać. Dobra, chuju, nienawidzę cię, Wolnir. No, przynajmniej to byłem takim wiecznym. O tak. Slap. Mmm.
się, pędyszyku! Jakim cudem go nie robię? Oboj, to ten wspaniały Volnir. Popłaczę się. Nie myślisz tak daleko też? Jest on wszyscy, znaczy no, wiem, że ludzie coś oglądają na serwerze, a ja mówię, powiedziałem, że to nie jest ten, że to jest nadprogramowy stream i ja... Musisz mu bardzo ale też podniszczyć. Za daleko stoisz? No, stoję tak jak mogę, Jacek. Możesz dużo bliżej podejść. Slama. Slama jest akurat dla dyba. Dłużej moleń. Ja dostaję. Nice. Mam wrażenie, że to był ostatni możliwy moment. No, zwłaszcza, że nie wiem, czy nie byłeś już na tyle blisko tego. Na tyle blisko ściany, że byś nie miał miejsca na ucieczkę. Nie miałbym. Albo byłeś dosłownie z tych. Nice. Dobra. Wolnie jest, a gdzie jego kuzyn, Wolfar? Well, on jest wherever you are. A ja już mi stajmowałem paskudny. Wow. Chyba jest to pierwszy. Ja go nienawidzę! Nie ma leci. A on był wolny. O! No w końcu Volnir, ha! Jak coś narysować w pewnym konkretnym stylu? Jakim konkretnym stylu, jeżeli mogę spytać? Jakim i co? Tak, tak, ognisko Virifil pamiętamy. Dzięki za przypomnienie, dzięki za przypomnienie. Dobra. Teraz w chuj. Właśnie zastanawiałem się, czy myślisz o tym ognisku, czy o następnym? Następnym. I before piesek cię celuje. W ogóle na czym ty zazwyczaj Pale Pine Resin używasz? Na Dragon Slayer Armorze? No, wcześniej nie ma za bardzo na czym. Nie wiem, jak ten setka z i potem na magię. Ostatek położyłem na Soul Singer. Okej. Okay. I mean, to nie jest tak, że on jakoś dużo daje, tak? Usiądę. No bo czekaj. Aż zobaczę bossowie, których możesz zbić ze Zinem. Duszę wydajemy dopiero po Jormie. Lotyk jest w chuj odporny na magię, więc to trochę nie ma sensu. Nie, to ja chyba spróbuję jednak tego jednego, ten, Resina na Pontifa. Aha. Aldrich ma 75% na magię i tyle. Dostałem najlepsze możliwe ataki od tego piromanty, ale prawie. Więc ten, więc jeżeli myślałeś o używaniu na tym... na Azichu, to nie polecam. Nie myślałem. Zabawna sprawa. Web Aldicha ma minus 68 na fire. Minus 68? Mhm. Okej. Okay. Cool beans. Ja może w końcu wezmę tą danserkę. Danserka ma taki samo na wszystko, tak naprawdę, oprócz Dark. No i teraz, kurwa, zbliża się moment prawdy. Moment of truth, there ain't no truth. I
I teraz tak, też muszę pamiętać od razu wszystko, co ja tu muszę zrobić, czyli... Zgarnąć Larcharda z Distant Manor, Larcharda od razu po ognisku w... Tak, proszę trzymać kciuki, bardzo proszę. Ja pierdolę! Myślałem, że jeszcze ci kolega na nawet spadnie. No. Bo tutaj kolega może ci nawet spaść i się zgrabować. Wiem, że na speedrunie wtedy quitał to, ale nie wiem, czy byłbyś na tyle szybki. Mhm. Przypominam, że tej ten, że tej możesz biec bez staminy. Mhm. Moje pytanie się, że Rauda jest szybszy. Jak nie aż staminy wybiegniesz? No, no tak, tak, tak. Dobrze powiedziałem. Mamy to, mamy to, mamy to! Jest! Jest! Jest. Nice. Na spokojnie. Jedna rzecz zrobiona. Ja tutaj zawsze siadam. Ale to moje przyzwyczajenie. No mi by za dużo tutaj usiąść nie dało. Dosłownie jeden estus więcej. Aha. Znaczy nie, ja tutaj muszę usiąść... Powiem tak, jeżeli używam daggera, to muszę, bo muszę mieć pan na spoka. A, okej, okay, no to jest... kwestia tego. A jeżeli jestem zembedowany, a zawsze jestem, to nie mogę usiąść w dungeonie. Mhm. A tutaj masz szedę? Tak. Podziwiam, że chcecie podnosić się do mnie. Ale mam, będę miał plus 5, jak wszystko pójdzie dobrze. No ja wiem, ja wiem, tylko zastanawiam się, czy to robi aż na tyle dużo różnicę, żeby na pewno wygląda na ten, na pontika. No. Nie, bo tak naprawdę głównie używasz tego na tylko na pontika, tak naprawdę chyba. Czy na Aldricha się nie cofasz? Hmm? Na Aldricha się cofam po plus 7. A. Tu po prostu przebiegam, bo nie zgarniam tego Sharda. Aha. Jest tu z Sharda, I mean. A skipujesz mimika? Tak. Pamiętaj, żeby szczury wywabić na górę schodów. Tak, 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 tak. Dzięki. Zobacz, czy można zauważyć. To nie jest tak, że oni mają aurę, które... Właśnie nigdy nie pamiętam, jak to z nimi jest. Rozwersja szczurka. Dobra, on mi chyba daje czanka w takim wypadku. Nie dał mi czanka. No to chuj. To będzie po 6 na Aldricha? Tak. Jeden łatwy czank jest tuż za to, za danserku, jak coś. Mhm. A przy czym wiadomo, za danserku, tak? Oj. Dobra, to okazało się nie być błędem, jakim myślałem, że będzie. O Jezu. Nie wiem, to pokurwiło chyba, jakbym musiał się z tymi szlasami używać. A mnie strollował ten. No dobra, plus 6 to i tak powinno być. Do porobienia. Raczej tak. No i nie mówię, że upgrade'y się nie przydają, bo haha. A Alva mnie by the way dalej goni, więc... Nie osiądziesz, no tak, ale potrzebujesz czasów na tyle dużo na tego. Nie. Też mi się tak wydaje. Możesz tutaj co najwyżej dla bezpieczeństwa... Odpalę, tak. Odpalę się w Micha. Chyba co, to jest ostatni, bo on szedł przed tym, przed... Tak. Nami. Ja mam wrażenie, że jestem tutaj wolniej niż chciałem być, honestly. Bo to jest 50 minut. A jak też szybko? Bym powiedział. Nie wiem, gdzieś ewidentnie musiałem stracić, wiesz? Wydaje mi się, że gdzieś straciłem.
Możliwe, że wiesz, jakieś bardziej drobne rzeczy. Możliwe, że wolni. Wolni, to, że się wyjebałeś ten na gru. No tak, ale wiesz, miałem 25,5 na watchersach. Aha. Wydaje mi się, że to powinno było robić różnicę. No dobra, mniejsza. Nie ma co teraz nad tym rozprawiać. Może jeszcze, wiesz, u Pontifak wyjdę poniżej godziny, to będzie szybko bardzo, więc... Mhm. Do Pontifa podbieg nie jest długi, no. Pamiętaj. Ja tutaj zawsze mam jeszcze ten problem, że nie pamiętam, ile rzeczy muszę zdjąć, żeby ten... Oj, popełniłem błąd? Nie pamiętam, ile ja tu rzeczy muszę zdjąć, żeby móc nie facelować. Kurwa mać, no! Chciał szybko pozmieniać. Ja nie potrafię szybko menusować tego typu rzeczy. Pojadł. Dziwnie. Tak. On pozwoli. Tego po prostu zadek. Szkoda, że zadek nie ma dłuższego staggera? A on zawsze chyba ma dłuższy stagger, jak się zmienia, wiesz? Jak zmienia fazę. Nie zawsze. To no, na pewno. Teraz mi, wiesz, teraz mi zrobił. Tak. Teraz mam drugi stagger. Widać taką animację krwawienia, jak wchodzi ten stagger do ręce. Dobra. Powinno być łatwo. A, już chyba mi się da naładować. Da, o kurwa, smooth. Nice, cieszutko. Da. Czyli moje, że teraz wracasz po plus piątki. 52,5. Nice. O handmaidenki nie masz nic do kupienia. Nie, ale muszę sprzedać. Duszę, tak ja wiem. Tylko tak liczę. Tylko jedną sprzedałeś? Wystarczy mi chyba tylko jedna. Ja się kłócić nie tak. Tak, akurat. Jest. Plus 5. Tak. Bo powinienem mieć 95,700 w tym momencie, miałem więcej. Dobra, no to teraz tak, chwila prawdy, 2 Pontif. Bon chardy. Dobrze, dzięki. Ostatni raz, kiedy się muszę martwić bon chardami. Ja zawsze wydaję jeszcze tego jednego przed tym, przed co Sindy na wszelki wielki. Mm-hmm. Chociaż też to, co ja pisałem ostatnio na konfie, nie wiem, czy czytaliście. Jaka jest idiotyczna różnica pomiędzy pierwszymi bąszadami a ostatnimi? Coś tam widziałem. Że plus 1 daje ci tyle, co od plus 5 do plus 10 wszystkie razem. Tak. Jakoś to skalowali jest łak. Znaczy, wykład... właśnie wykładnicze, odwrotne, logarytmiczne. Mhm. Log. I powiem szczerze, że nigdy na to nie zwracałem uwagi in-game. Dam radę bez zupki, nic. I też wydaje mi się, że w Eldenie jest inaczej, bo mam wrażenie, że w Eldenie mogę dużo bardziej inwestować w Vigor i ten... I każdy Sacred Tear sprawia, że odnawia sobie wciąż dużo HP. Dlatego przez pewien czas w Elden Ringu stosuję tę strategię, że mam tyle Vigoru, żeby jedna flaszka mi odnawiała pełne HP. Minie. Może to teraz najgorsza część. Niech psy ci kurwa nie solują. Wygląda to pierwsze miarę. Jest okej. Teraz już jest bardzo bezpiecznie. Cofam to. Nie jest bardzo bezpiecznie. Dobra. Siema, a żeś wpadł w zajebistym momencie. Widziałem, no. Że byłeś dosłownie na jeden hop, nice. Przeżyłem. Nawet nie blisko. Mhm.
Wiesz co powiedziałeś? Przeżyłem w momencie, kiedy mogłeś dostać się strzałkę w plecy i pies mógł cię dobić. Zdarzyło mi się. Jak ci idzie? To się 50... streamujesz, czy tak, czy streamuję, tylko... streamuję. 55... Na Twitchu jesteś? Słucham? Na Twitchu jesteś? Tak. Okej, okay, dobrze. Szlimo się uważać na słowa. Tak. Nie wiem, zastanawiałem się, czy labujesz tylko, czy siedzisz... 55,5 minuty. Nice. I właśnie do Pontifa wchodzimy. Ja teraz muszę fokus w chuj, nie? Nie powiem, bardzo intensywnie cię zmęczył. I tak gratuluję, że udało się to odratować. Patrz! Nice! Fuck off! Let's go, let's go, let's go, boys! Let's go! Ale ten strat mi się kurwa opłacił! Ten Pale Pile Resin jewany tutaj. Idealnie! On działa idealnie! Holy shit! 58 minut, by the way. Teraz... Sprawnie i zgrabnie. Jest Shin? Wytrzony jest, okay, nie, okay, wiem, okay. Czy, nie wiem czy jest, czy... Dobrze. Być jestem. Holy fucking hell, ale kurwa to, że ja odratowałem jeszcze tego Pontifa, jak on mnie ten... z gangbangował w kącie. Znaczy z gangbangował, to był po prostu... No przez szczęście zablokował. Ta. Miałeś szczęście, że się ruszył na tyle, że ten, mogłeś wyjść. Ale to, że mogę mu zdjąć tego klona, to jest spierdolony game changer. I to całkiem reliable. Dziwię się, że tej ścianę nie zgadniesz. Którego? Dosłownie po drugiej stronie tej ścianie, na którą spadasz, jest duży szat. Znaczy ja i tak je kupuję teraz, więc... Równie dobrze możesz nie zgadniać pozostałych sześciu. Na które tracisz, mam wrażenie, że więcej czasu. Znaczy no w sumie wiem, upgrade na tą pika. No właśnie, one mi tutaj pomagają, to one tutaj mi mają pomóc. A teraz jak mam Ashel, to mogę sobie kupić po prostu, nie? No, nice, nie mogę się lognąć na Twitcha, bo poczta mi nie działa. Znaczy jak coś, to też tutaj streamuje, nie? W sensie na... Tak, wiem, wiem, ja widzę, oglądam. Aha. Tylko chciałem na czat, a nie okay. Mogę. Kminie. Bo znowu sobie przypadkiem wyczyściłem historię przeglądarki i wszystkie logowania przypadkiem. Mi wyczyściło. No bo walczę z moim nawykiem i przegrywam. Jak coś, to nie idę teraz, bo i tak tylko plus 6 mógłbym zrobić. Nie no, wiem. No, nie masz drugiego czanka. Nie mam tego czanka, no. Mnie strollował kurwa jaszczur w tym, w dungeonie. Stwierdził, że I'm out of here, man. I'm deep in.
Pamiętaj, że nie możesz powiedzieć słowa jaszczurka, nie wymawiając przy tym słowa szczur, więc wszystko się zgadza. Rat! Nigdy nie pamiętam, który koniec mostu to jest ten dobry koniec. Ten do którego musisz biec dookoła, a nie ten bliższy. Dobra, Aldrich, come on. Godzinka jest. To jest bardzo, bardzo dobry run obecnie. Miałem tylko jedną wyjebkę, jak coś na gru w tym przy szardzie, w settlementie. I to póki co moje i mój jedyny zgon. Ukradł ci księżyc? What? Gru. Protagonista, jak ukraść księżyc, no tak nosi takie imię. A, okej. Kurwa, muszę to. O Jezu, ja miałem taki wspaniały role, że wydolowałem w każdego jednego fireballa. To mi się nagminnie zdarza w tym miejscu. Ja muszę trochę opanować nerwa, wiecie. Ja się tak zastanawiam, bo ludzie mówi w DS1, że opłaca się speedrunować. Znaczy, jak speedrunujesz, to że się opłaca omijać Undeadberga, i się zastanawiałem, z czego to wynika. Dobra, opłacało się trochę przyryzykować z tymi strzałkami. Bo ja nigdy ich nie unikałem w ten sposób. W pierwszej fazie nie ryzykujesz ze strzałkami, jak przebiegasz do niego, to no, nie ma żadnego ryzyka. Tak, wystarczy, że za nim staniesz. No tak, tylko nie praktykowałem tego nigdy wcześniej. Mhm. Wolę go bezpiecznie w odłok pobić. Chociaż on teraz chyba fazę zmienia już. Nie? Też nie. Ale chyba dosłownie. Myślałem, że chłop dosłownie weźmie jej ten. I pojawi się i zniknie. Nie, on mi pozwolił sobie wklepać porządny damage. Jak ja nienawidzę motywu drugiej fazy Eldritcha Jarzy. Tragiczny. A ci daje dobre ataki. Jep. A ja w nie wpadam po prostu. It's fine. Na miłość boską, uważaj na HP. Nie. Bo bardzo dużo dostałeś z tych zostających płomieni. Jest! Jest! Holy fuck! Stability 5% by the way. Przepraszam. Bardzo was przepraszam, ale to jest bardzo pog. Kamandanserka teraz. Mucho importante. What an elf? Dobra. To jeszcze nie jest zmiana fazy? Holy fuck! Możliwe, że było, ale miała atak zakolektowany, bo też? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Jezu. Nie! O no! Ale mnie kurwa porobiła teraz. Co za pizda jebana, szmaciura. To zaraz, zjawa, Jesus. A, wiesz to. Ale ten, ale no w spinie to bardzo łatwo jest tak ten. Dobra, mam jeszcze czas, mam jeszcze czas. It's okay. Tyle no. Subik jeszcze jest bardzo, bardzo w zasięgu, bo to jest godzina 5. Wyobraźnię sobie właśnie paskudną sytuację, w której nie usiadłeś przy ognisku warta. Nie, staram się go pilnować. Znaczy tutaj to nawet bardziej się opłaca siadać, bo oczywiście szybciej otwierają. No właśnie, pod tym kątem chociażby.
Naprawdę? Tak. Drzwi się otwierają szybciej jak siedzisz? Tak. Tak. No bo one mają bardzo długą animację otwierania, jak siadasz w ognisku i wstajesz, to one już są w pełni otwarte. A, okej, w ten sposób. Jasne. Nie, to nie jest tak, że siedzisz i widzisz, że one się szybciej otwierają, tylko one po prostu są tak od razu otwarte. Okej. Aha! No to wciąż wybuchało, a ty jak atakujesz, to się ruszasz jednak. To, że atakujesz i się ruszasz, jest jednym z problemów, który miałem na Radagonie, jak go serwowałem. Bo nie wiem, czy kojarzycie, ale jest taki... Znaczy, nie wiem, czy wciąż jest, ale był taki wspaniały cheese na Radagonie. Że podbiegasz po skosie i on się nie włącza? Tak. To tam pamiętam. I wtedy, jeżeli się ruszysz chociaż o dopinę, to on się aktywuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, kurwa. Najkrótsze combo. Pretty much. Dobra. Nice. Bo nadrobione, bo to było całkiem niezłe podejście. Podziwiam, że nie bierzesz dusz takiej sytuacji. Jakby rozumiem, że na zasadzie jak przejebie, to koniec rana, ale... tutaj jak ten, jak już wejdziesz na tą otwartą przestrzeń za drugim, znaczy za tym ogniskiem, które będzie, to przy balkonie jest Chang. Mhm. Znaczy byłem całkiem pewny siebie w tym momencie, po prostu wiedziałem, że to był trochę unlucky zbieg okoliczności to, że tutaj zginąłem. O ja pierdolę, mówcie mi Nostradamus. A? Fanatyk wygrał z Jito. O wow. Biorąc pod uwagę, co wcześniej pisałeś, to zdziwimy się, gdyby nie wygrał. Dobra, i mamy tego Chanka i zaraz idę robić plus 7. Mhm. Że co, że K-Corp wygrał z MAD? K-Corp wygrał z MAD?! Tak. What the fuck?! Znaczy ja powiem tak, zbliżają się tu nie międzynarodowe, nie wiem, czego innego się spodziewacie. What do you mean? It's mad na MSI. A. Where? O, panowie. 21,5 minuty do suba. Wykonalne. Jaka część mnie chce powiedzieć najgorszą rzecz, jaką tylko można powiedzieć i nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić na streamie. Że to tylko trzeba domknąć. Gorzej. No. Mam to powiedzieć? Tak. Ego się nie da zjebać. Doskonale. Dobra. Teraz tylko 500 poziomów. Jezu. Te 100 dusz mnie tak triggeruje, jak i widzę. No i jedziemy w decydującą część biegu. Ile ty miałeś IRL? Znaczy w ogóle ile miałeś? 1,25? Coś koło tego? Nie, pamiętam. IRL chyba 1,25. Mhm. Powiem tak, ja się nie ścigam, ja po prostu chciałem minus... No tak, tak. Po prostu jestem ciekaw, jak będę miał raut w odniesieniu do ciebie mimo wszystko. Aha. Cały czas jestem... Przykro, że gdyby nie ta jedna wyjewka, to miałbyś... Miałbyś 1.15 in-game. Czy to ważne? Anna, zginąłeś dosłownie na najdłuższym podbiegu, tak?
O, patrz, no i najgorsze mnie pobłogosławił. Nice. Najgorsze jest to, że ja jeszcze chciałem tam zgadnąć się ten skrót przed księciami. A, ale zostałeś no, właśnie w procesie tego. Ale nawet nie zdążyłem tego zabić. W procesie tego zostałeś rozjebany. A to jeszcze gorsze to, że tego skrótu się nie da quitoutować. Musisz zjechać i wjechać? Znaczy, możesz odpalić windę, ale jeżeli zabierz quitout, to ona jest potem na górze. Aha. No tak, tak, tak. Więc nie musisz zjeżdżać. Ale ona musi zjechać. Tak. No. Same shit. Więc jeżeli by cię zablokowali w tym pokoju z windą, to byłbyś kompletnie udupiony? Znaczy no, wtedy quitoutujesz, odpalasz windę i z niego wybiegasz. Potem robisz drugi quitout? No. Chuje windę trochę. Kolego. Dziękuję. Prosiłem się o to. Jop. Myślałem, że go uniknę. Strasznie się o to prosiłem. W świecie się nie leczysz na tym HP. Nie wiem. Zbyt koki się poczułem. Dobra, ale to... Chłopca sobie myśli, dobra, mam czas? No, jeszcze mam. Tylko teraz to już musi być bezbłędne. Bezbłędnie w momencie, kiedy nie masz Embera. Znaczy, ja ci powiem tak, istnieje świat, w którym umierasz na hita w tej chwili. Ja nie żartuję. Dobrze, fajnie. I tak muszę to zrobić bezbłędnie. No, jak ci wejdzie counter damage na tym ładowanym cięciu, to jest szansa, że to jest 100 do 0. Znaczy, wątpię, że pan atakował, jak będzie tam. No tak, ale teoretycznie jest możliwość. It's fine, guys, it's fine. A, ja jestem po 6-2, by the way. Okej. W swoich przygodach. A gdzie jesteś, co? Po 6-2. Jutro 6-2, też jutro 6-3 zaczynam. 6-2 to bez sprawa ima. True. Zgadzam się. Na 6-3 będę spał, nie? Czy to nie jest aż taki sleeper? Głównie dlatego, że jest tam jeszcze jako tako trochę historii kraju i tak dalej. Okay. Zobaczę, ile godzin ma playthrough na YouTubie. Jazda. Z tą tarczą, I swear to God. Budził się w nim. 7-15, okej, zajebie się. Tylko pytanie, to jest takie play, to, że ludzie przekikują dialogi, nie? Czy że komentują przy okazji? Nie, że tylko na autoplayu. A. 7-15. Znaczy ja wiem, że ta sprawa nie jest jakoś pisanie krótka, ale... Odpalam autoplay, mam wyjebane są sprawy. Nie, będzie mi się przychodzić sama? Nie. Nie, come on. 7 godzin filera! To nie jest też taki filer. No, ja patrzę to jak filer, to może być fajna indywidualna historia po prostu. Cooles. Znaczy, mówię, dla mnie tam sporo charakteru Rajka jest prowadzone. Więc to, mówię, to nie jest tak, że to jest taki filer jak, nie wiem, dajmy na to 2-2, tak? Mhm. Nie, ja jestem zbyt grzecznym chłopcem i zarzekam się, że to przeklikam i oczywiście tego nie zrobię, ale... Ale co się na kurwie to moje? Mam wrażenie, że któryś z tych ataków powinien ci trafić. Zdecydowanie, ale gra powiedziała inaczej. Dobra, trzeba to zamknąć. Bardzo ładne podejście. A to kurwa zamknąć teraz po prostu. Czyli Luna to jest... Luna mnie ostatnio pytała, czy można iść do księciów jako pierwszego władcy pogorzelistrze, jak tam się ładnie wie? Nie. Niestety nie, bo musisz ubić trzech, zanim pójdziesz do niego. Znaczy niestety. Klucz się nie spawnuje jak ten. Jak... Ich nie ubijesz. Cześć.
Czy wy pamiętacie, czy przy skrócie do książąt, tym, który się odpala przed tym długim podbiegiem, trzeba coś jeszcze otwierać, czy tylko windę zjeżdża? Trzeba szafę. A ta szafa to nie jest inny skrót? Wydaje mi się, że szafa to jest ten, który tutaj prowadzi bardziej. Czek. Ale ja głowy sobie uciąć nie dam. Nie, na pewno to nie jest. A nie, tak, masz rację, masz rację. Po prostu się zastanawiam, czy przy tym jest coś tam. Nie, przy tym przed schodami to pewien, nie. Pewien nie jestem. Mhm. Tak, przy schodami chyba nie. Nie wiem. Nie dałbym sobie ręki uciąć za żadną odpowiedź. We B-A-E-L in Ballin. A tak naprawdę gonić cały czas kolegę z Flambergą? No nie zdziwiłbym się. Czy ta gra po prostu lubi mi? Tu jest szafa, to jest skrót. Tak, to jest szafa, yep. Tak. Wniosek jest prosty, muszę znowu przejść z Exodus 3, bo już nie pamiętam każdego jednego zakamarka tej gry. Shin odpala tak co z 3, przechodzi je w godzinę. Come on. W ogóle gdzieś tu się skacze na balkon? Żeby przejść szybciej? Gdzieś what? W prawo się skacze. Tutaj, nie? Chyba tutaj. Tak. Jakby elewacja mi tu odpowiada. Bo jeżeli się mnie też w stronę się biegnie. W prawo. To ja się zajebię. To, że w prawo to pamiętałem. To tu na 100%. Jest to też twój ulubiony kolega? To już, minąłeś. Za daleko pobiegłeś chyba? Tak, za daleko pobiegłeś zdecydowanie. Co? No wyjście jest wcześniej. Wyjście jest dużo wcześniej, mówiłem ci w prawo i w prawo. A, okej. Okay. Sorry. Jakoś tak byłem strasznie w hyper-focused i mi umknęło. Jeden 17,5, więc to jest bardzo manageable, jeżeli bracia pójdą za pierwszym. Powinni. Kules. Dobra. Z tej windy trzeba bardzo szybko wyjść. Wyszedłem. Smacznego! Mam nadzieję, że nie chce jeszcze szyneczką. Nie no, kto by wystawiał na rynku trującą szynkę? Chuje. Gdzie to były trujące szyneczki w Poznaniu? Chuje. What? Chuje. Nie, bo wiem, że jakoś chyba w zeszłym miesiącu był jakiś taki problem, że ten... Że na rynku sprzedawali mięsa, które potem się okazały kompletnie potrute i ludzie w szpitalach lądowali. W sensie po prostu popsute czy potrute rzeczywiście? Wydaje mi się, że one były zatrute, a nie ten... W sensie nie, że ktoś wiedział, że one są zatrute, tylko że ten... Jasne. Nie, że tam, nie wiem, przeterminowane, spieśniałe i tak dalej. Dobra, panowie, teraz muszę się skupić w chuj. Tak, jasne. Come on. Niefortunne. Najważniejszy teraz.
Ja pierdolę, chłopaki! Cześciutko. Wow. Kurwa! Mam wrażenie, że Sellswordy bardzo ci pomagają pakować w Loflika od razu. Tak, to prawda. Znaczy, na pewno są lepsze niż jakakolwiek bankiet, nie bardziej poziomu. Sporo UGS-ów mam wrażenie, że ma te poziome cięcia. I nimi by się trafią. No właśnie, jako... Ja jako zapalony fanboy Ultra Great Swordów nie mógłbym. No to teraz tak. Mam 8,5 minuty, żeby to zrobić. Spokojnie. Możesz sobie pozwolić na jedną wyjebkę na drugiej fazie tak naprawdę? Plin, plon, plon. Znaczy, oczywiście kompletnie ignorując twoją potrzebę, bądź też brak korzystania z Embeda, tak? Ale wiesz, o co chodzi? Jasne, jasne. Holy fuck. Ile było wyjebek? Dwie na razie, nie? Dancerka, gru. Dancerka, gru, armor. A, trzy. No, trzy, armor. Z czego armor był, kurwa, najbardziej greedy wyjebką w historii wyjebek. Dancerka też w sumie, trochę. Nie wróć. Nie, dancerka to byłem trochę... Dancerka była bardzo... Nie była greedy. Dancerka ale była unlucky to... trochę. To... Kurwa, głęboki oddech. Wyczuję, że to jest łatwy boss. Nie powiem, kto ostatnio się na nim wypierdalał. Ale to było w chuj kerst, to co tam? To jest łatwy boss z wyłączeniem jednej fazy. W sensie jednej części jednej fazy. Soul of Cinder odpala kerst ulti po 2 sekundach. I like those odds. Tak, w ogóle jak nie jest to włóczne. To wszystko jest gif. Fajnie to wyglądało, jak tak ciągiem ubijeś 2000. O, oh, baby. Nice! Jezu, jeden hit dosłownie. Pokaż mi część, nice. Której mnie to kurwa obchodzi. Trochę perfect match z pierwszej fazy. Nice. Hi, Ali. Hi there. Yeah, we're just wrapping up the run, but glad you came. Nie robię niczego crazy jak coś. Kurwa crazy. Bejba. It's kinda crazy. What is my boss talking about? Nie wiem. Nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć. Jestem too far gone to save. I can't make it through the day. O-o. Właśnie widzę. Nie fortunne. Dosłownie pomyślałem, że jesteś w sytuacji, w której nie możesz tego zjebać. Ja już nie mogę myśleć nawet. Znaczy on mi zadał mało. Niby tak. Spójrz na to, jak gdyby to była malenia. Mój ulubiony design bossa popełniłeś jeden błąd, a propos. That was unfortunate. Tutaj popełniłeś więcej niż jeden błąd? Znaczy, nie wiem, utknąłem... Zgridziłeś. Nie. Nie! Utknąłem w terenie, serio. Miałem drewno, przez które nie mogłem obiec. Ja zawsze tak obiegam. No. Bo to jest reliable w miarę, jeżeli nie masz, kurwa, terenu obok. True. Nie, mi się wydawało, że ty próbowałeś go bić tak. Nie. Ja próbowałem go obiec i teren mnie zblokował. Tak, a to kombo podnosi z ziemi niestety. Tak, więc to był dosyć duży niefart. Ale... On cię jak w bijatykach cię podniósł po knockdownie. 1.25. Nie, since... Nawet nie wiedziałem, że ten żon cię może podnieść. The run is about going under... an hour and 30 minutes in real time in this game.
and I have less than 5 minutes to do so right now. Mam 1.26 mi zaraz stuka. Mogę przysięgać, nie ma nic bardziej przeklętego na streamach niż powiedzenie, że jestem pewny czegoś albo że coś jest łatwe. Znaczy to po prostu gra mnie memuje, honestly. Jakby to, że gra tutaj jest... tutaj zostałeś trochę zmemowany, nie ukrywam. To, że gra ma kurwa funny mood, to już nie moja wina. Znaczy no, ten atak dobrze wiesz, że ma takie, taką cechę, tylko niefartownie, że użył jednego po drugim. Tak. Mógłby ci wsadzić jakikolwiek atak wtedy i byś nim nie dostał. Znaczy, ja mam bardzo specyficzne podejście do tego ataku, bo ja nie odważę się. Patrzcie, jaki on jest, kurwa, przyjemniaczek. Ja dosłownie nie odważę się podejść do tego ataku gdziekolwiek bliżej niż 50 metrów od niego. Więc jak widzę, że Sebik do niego podbiega podczas tego ataku, to jest takie o no. A mówisz o tych włóczniach? Czy tak. O combo? A, okay. O włóczniach. Zwłaszcza, że to ci nie daje okienka na atak tak naprawdę. No, ja też bieganiem tego nie. Miał, że sobie miał też taki plan, ale no. Nie zale. No właśnie, to jest po części to, co miałem na myśli, jak mówiłem, że jest greedy, że biegnie do niego. Dobra, mamy jeszcze czas. 3 minuty. No, spokojnie. Masz na tyle dużo czasu, że możesz robić najbezpieczniejsze uniki w tej walce? Muszę. Bo to już jest ten kwestia, jak teraz umrę, to jest run over. No raczej będzie dumb. Mhm. To był hitbox. Kopniaki mają bardzo ciekawe hitboxy. Tak. Znaczy, może nawet nie tyle hitboxy, co mam wrażenie, że one... Nie wiem, czy kopniaki nie mogą cię z rola wykręcić w ogóle. Z rola chyba nie. Znaczy, no, kopniak zadaje tak śmieszne obrażenia, że... To i tak raczej nie jest, czym chcesz się przejmować. No! Mówiłem, reliable. No. Tak, tylko mówię, kwestionuję, co robisz przy nim. What? What? Z czymś zajmowałeś? Nie wiem. Chyba jest. Tak. Ja pierdolę, nie! Dobra, it's fine. Zobaczymy, czy jest fine. A, czy jest. Mam szansę, żeby się uleczyć. Ostatni Estus. This is it. We Windows. We Linux. Linux. O Jezu. No! O nie! Nie! No! No! No, man! To się nie dzieje. On nie miał HP. Tak. On skończyłby atak i by umarł. Znaczy nie, on by nie umarł, on dosłownie nie miał widzialnego HP, ale... No tak. Miał pewnie jeden. No. No. Sad. No, man. Jestem pewien, że to były jakieś 2-3 klatki od tego, żeby ten dodge wszedł. Jestem przekonany, że to były jakieś 2-3 klatki od tego, żeby ten dodge wszedł.
that sucked. There's still another day, I guess. Nie próbujesz kończyć? Nie. Dalej masz 1,24. Ale Cevi chce IRL poniżej. Ja chcę, Tak. Jasne. No dobra, to cóż, we wtorek kod Weronika, we czwartek ikonoklasy. Właśnie, ja to ZX robię. No. Nie mogę zapomnieć. No, nie będzie to pierwszy. Spójrz na tej strony, ominiecie hejcenie gry. No, w środę już będę. No dobrze, to było na tyle. Graj dla was, Semersi! Shindy. Trzymajcie się ciepło! Dobrze. See ya later. Till next time. Bye bye!